Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Krzegwer, a to kolejny odcinek z gry Age of Empires 2 HD. Jak ostatnio pamiętacie, w ostatnich odcinkach nam upadł jeden przeciwnik i trzeba się zbliżać do walki z kolejnym. Na siłę tutaj złoto wydobywamy. A tu kolega, chwila. Tu słyszę jakieś wybuchy. Tu walczą, tu walczą. Dobra, dobra. Powiem wam w tym momencie. W tym momencie, jeżeli nam nas zaatakują, to mamy przerąbane. Będzie ciężko się obronić przed taką armią. Ale nic, my sobie nie poradzimy, poradzimy sobie. Poradzimy sobie bez problemu. Ci już się robią. I lecimy z kolejnym koksem. Najprawdopodobniej... Czekajcie, czekajcie, on wrócił, wrócił. Oni będą tu dalej wykańczać, a potem będą chcieli przejść tutaj, to jest pewne. Ty husarze, proszę mi leć tutaj. Oni są za samo jedzenie. Więc też tych mi też róbcie. No trochę żołnierzy teraz porobimy, nie mamy wyjścia. Oni za co byli? Za Golda. Dobra, róbcie, róbcie, róbcie. Husarii też sporo zrobimy. Trzeba mieć jak się bronić. A też mieć jak atakować. Dobra, konie. Rozmaicać. Dobra, wy się tu będziecie robić. Tylko dwa trebuszety. Myślę, że dwa nawet starczą. Dwa nawet starczą, zobaczymy. To im pociśniemy tych ludzi. Trzeba się tu poodkrywać. Servidora? Construir. Póki już tu jestem, to trochę poodkrywajmy. Ogromną przewagę punktową ma. Ale spoko, na razie widzę, że ja będę miał inną przewagę. Ma główną tą, czy jedną z głównych. Dobra. Dobra, ty nie atakuj, ty nie atakuj, ty na razie odkrywaj. Chyba nie będzie ciężko go pokonać. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że trudności tu nie będzie. Już chce mnie atakować tutaj, więc... Więc tu trzeba troszkę spieprzać. Dobra, te rebuczety się już robią. Dobra, trzeba tą stronę sprawdzić. Się ci robią. Ty dalej tu odkrywaj. Już macie wodę. Dobra, no armie zaraz będą mogły ruszyć. Czekajcie, czekajcie, zrobimy. Ci się skończą. To najtańszą armię na wstępie ruszymy. Taki mini atak jakby. Dobra. Zróbcie mi jednego gościa. A ty tu stój w obserwacji.
Znaczy, że oni najprawdopodobniej stąd przyjdą. No, zrobicie. No, leć, 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 leć. Tych już robi. Trochę już ich jest, trochę już ich jest, ale dalej mało. Dobra, niech taka armia husarów na razie leci. Taki wstępny atak, taki. No, trzeba coś zrobić, żeby tutaj, tu troszkę ich chcę wykończyć. A tu się żołnierze będą robić. Najtańsi żołnierze. Ty zrób centrum miasta. Dlaczegoż? Dlaczegoż centrum miasta? No bo. Bo tak. Idź tam zrobić, dobra jest. Najwięcej ludności to centrum przyjmie. Zapraszam do walki. Dobra, ten se z nim poradzi. Idźcie ludność zaatakować. Troszkę im już tego pokończymy. Dobra, wyjdźcie. Poradzisz sobie z tym wilkiem bez problemu. Oj. Mocno obrywają, mocno. Dobra, dobra, niszcie, niszcie, niszcie. No albo zabijcie ich. Mocnych żołnierzy mają. Dobra, jeden budynek rozwalony. Będzie ciężko, przyznam wam powiem, że nie spodziewałem się, że to tak będzie wyglądać. Ale może taka armia sobie poradzi. Ktoś tego zabił. Nasi żołnierze trochę popadali. Pamiętam, kiedyś tak śmiesznie bawiłem. Nie rób nic. Śmiesznie się bawiłem. Tymi, jak to się nazywa? Cheatami. Tak kiedyś, jak byłem młody, jak można przyznać, i jeden tylko używałem, jak już mi się naprawdę nudziło w tej grze, to taki samochodzik był, nie pamiętam już tego kodu, dosyć długi był, i taki samochodzik chodził, powiem wam, dopóki mnie nikt go ci nie przejął, to było spoko, a jak już przejął mnie, to był hardcore. Dobrze, dobrze. Tutaj muszę swoją taktykę zastosować, no i nie ma innego wyjścia. Powiem wam, niby stosuję tą taktykę, ale to w 100% dobre nie jest. Zastosujemy troszkę inną jeszcze. Wpuścimy was tu. Ta konnica pójdzie centrum miasta odwracać uwagę. Wy sobie stańcie tu. Oni nie, oni mają strzelać tylko na rozkaz. Nie wiem, jak się to zmienia, ale.
Tak wygląda atakowanie wroga. Taka taktyka powinna być przyjmowana. Oni będą wykańczać tu żołnierzy, a... Ci se tu już będą się bawić. No pierwsza linia ataku sobie nie radzi. Nie no, radzą sobie. Gdzie mnich? Dobra, rozstrzelajcie tych ludzi. Pierwsze tego. Dobrze jest. Cofnąć się trochę. No. Powiem wam, ciężko będzie, dlatego wolałbym się lekko wycofać. Przynajmniej z wami. Trzeba się lekko wycofać. Przyznam, troszkę mało tych wojsk. Dobra, tu sobie lepiej poradzą chyba. Cofać się. Mają dużo żołnierzy i to jest problem. Już będzie lepiej, bo teraz nas jest dużo więcej. Dobra. Ja się zajmę farmami. Dobra, walczcie. Kurde, strasznie głośno to jest. Może teraz będzie ciszej, to będzie troszkę lepiej, bo ja to ledwo słyszę nawet swoje gadanie. Wstępnie wykończa mi sporą ilość wojska. Fak, dobra. Dobra, ich jest tu o niebo za dużo. Ich jest tu bardzo, bardzo za dużo. Mnich. Zapraszam. Zapraszam pod mury. Nie mam złota. Dobra, wy tutaj. Zrobić to trzeba trochę inaczej. Ty się nudzisz, tak? Wy nie macie kamienia już. Trudno, kamień
Olałup jest kamień. Kurde, złota już praktycznie tu też nie mam. Dobra, idźcie na drewno. Ksiądz. Ksiądz, gdzie tyś kas jest? Coś wymyślimy zaraz ze złotem. Na razie, jak widzicie, zamykam bramę, żebyście przypadkiem nie otwarli jej. Tu se poradzą, trochę żołnierzy im rozwalimy. Ale pierwsza obrona. Dobra, muszę otworzyć tę bramę. Teraz się wycofać. I za bramę strzelać. Patrzysz, wyskoczyłem o połowę więcej, bo walczę. Ale przyznam wam, muszę się tu bronić. Nie walczyć, tylko się bronić. Ale to mnie nie zraża mnie, więc... Wierzę, niszczcie. Niech lecą, w końcu się mi wszystko skończy. Ja wiem, że złota mało, ale trzeba robić. Dobra, dobra, nie no, z wojska im dużo popada, więc... To też jest wielki plus, wielki, wielki. Ale kurde, ile tego wojska mają, ile oni tworzą. Ja tu muszę uleczyć żołnierzy, więc zanim ja ruszę gdziekolwiek, to... To też minie. No oni nie podejdą tak zbytnio pod mury, bo będą rozwalani. Jejciu, ta ilość tych wojsk, jaka tu przychodzi, to jest ogromna. Dobra, rąb tu drewno. Skąd on tyle wojsk ma? Kiedy to się skończy? Gdzie jest mnich? No, tu był. A, halabardierzy są batani. Takie mam wrażenie. Dobrze, przetrwajmy chociaż kawałek. No, walczył w końcu z niebieskim, to tego wojska może mieć. Ale kurde. Nie spodziewałem się, że aż tyle. Oj, 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 oj. Zniszcie, zniszcie, o! Przyznam wam. Tu też zamknę bramę. Przyznam, że chyba się zaczyna kończyć ta jakby największa fala. Dobra, pozwalam wam wybiec do nich. Bo jest najgorsza fala. Dobra, wylećcie już. Wy też już polecicie. Muszę ja wam mówić, gdzie macie strzelać? Bijcie go. Cofać się, cofać się, wy się cofać, wy się cofać. A wy w nich wjechać jak w psu.
psów. Łow mordę, łow mordę. Co tu się dzieje? Jaka wojna tu jest? Wy tylko machiny. Chronić. O kurde. O kurde, tego żem się nie spodziewał. Tego centralnie żem się nie spodziewał. Musicie się wycofać, no nie mamy wyjścia. Tego się naprawdę nie spodziewałem. O, w mordę, co to było? Nie spodziewałem się, że oni tam jeszcze tyle armii mają. No nic. Husarzy, no... No sorry, Winnetu, no ale musicie być... Być robieni. Teraz żarcie nie mam. Mają dużo tych balist i to jest... Ale pod mury nie podejdą. Jak im to rozwalimy, to już będzie... Już będzie naprawdę dużo. Wieże sobie muszą radzić, nie ma wyjścia. Dobra, ale w tym odcinku... W tym odcinku będzie to wszystko, jeżeli odcinek się podobał. Tym razem więcej akcji, bo już wojenka jest i to poważna wojenka. Nie spodziewałem się, że na tym poziomie trudności, jeżeli na początku było tak prosto, że w tym momencie będzie ciężko zaatakować przeciwnika. Ale wierzcie, damy radę to pokonać, więc nie pozostało nic innego, a wyczekiwać kolejnych materiałów. To trzymcie się, cześć!